Cieszy mnie ten rym, Polak mądry po szkodzie, lecz jest i prawda i z tego nas spodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, żej przed szkodą i po szkodzie głupi. Gdyby zrobił to inaczej, to by było lepiej. A mówiłem tak nie rób, a posłuchałeś siebie. Wyszło tak jak zwykle, no a przestrzegałem przecież. Zawsze słuchaj innych, nie jesteś żadnym ekspertem. Nie jestem ekspertem, ale kiedy widzę wkoło ludzi, co tak komentują dietę, że lepiej al dente, że się nie zna Gessler, to mi się po prostu nie chce. Ile można słuchać ludzi co do ucha, niby w jakiś puchar wlewają swoje racje. Mówią ten ropucha, za to tamten kozak, nie wiedząc, że nikogo nie obchodzi ich zdanie. Kochanowski nasz kraj podsumował sobie ładnie, Polak głupo szkodzie, ale przed tą szkodą także. Ekspertowski kraj Polskę opisuje trafnie, ekspertowski kraj. Kochanowski nasz kraj podsumował sobie ładnie, Polak głupo szkodzie, ale przed tą szkodą także. Ekspertowski kraj Polskę opisuje trafnie, ekspertowski kraj. Gdyby zrobił to inaczej, to by było lepiej. Ja w sumie próbowałem, ale no nie wyszło pięknie. Zamiast hajsy robić, siedzę w osiedlowym sklepie. Lecz to nie moja wina, to tych na górze gierki. Ciągła konspiracja, żeby mi nie wyszło nic. Przez nich stale żegnam z piwkiem takie same dni. Przez nich także się rozwinąć sam nie mogłem i muszę sprawdzać, po ile bananów kiść i prosić PIN. Choć Bezos nie szastam, zawsze wrzucam swe 5 groszy, nawet jeśli nie wniosą za wiele do dyskusji. Powiem, że znam życie i także znam dużo ludzi. Wytnę twoje błędy i cię zrugam, żeś tak głupi. Kochanowski nasz kraj podsumował sobie ładnie, Polak głupo szkodzie, ale przed tą szkodą także. Ekspertowski kraj Polskę opisuje trafnie, ekspertowski kraj. Kochanowski nasz kraj podsumował sobie ładnie, Polak głupo szkodzie, ale przed tą szkodą także. Ekspertowski kraj Polskę opisuje trafnie, ekspertowski kraj. Po cholerę ci lekarze na forum powiedzą, żebyś ograniczył cukier, mleko, mąkę pszenną. Jedni zalecają napar, drudzy straszą ziębą, polecają witaminy, przyprawę korzenną. To samo tyczy polityki, każdy zna doskonale i aparat brzydkie triki. Mówią jak to kłamią oraz mamią naraz wszystkich, dlatego właśnie głosują na Y, nie Iksiński. Nie mówię, że nie warto mieć własnego zdania, jeśli umiesz samodzielnie myśleć, brawa, super sprawa. Tylko nie doradzaj, błagam, kiedy nie masz o czym znawstwa, bo inaczej się tu zrobi bajzel, jarmark, dramat. Panowski nasz kraj podsumował sobie ładnie, Polak głup po szkodzie, ale przed tą szkodą także. Ekspertowski kraj Polskę opisuje trafnie, ekspertowski kraj. Oh yeah.